Nowy Jork nas nie rozpieszcza. Tak jak widać, pogoda jest taka, jaka jest. Deszczowo, mokro i wilgotnie. Jedziemy do Nowego Jorku, wstaliśmy. Dzisiaj jest godzina około 12. Niestety rozrywka jest dosyć ograniczona przez tą pogodę. No ale i tak trzeba jakoś tu miło czas spędzić, tak? Zapraszam. Wujek, a co będziemy dzisiaj robić? Nic, kurwa, płakać. Jest taka pogoda, że będziemy płakać. Deszcz deszczem, ale człowiek nie jest taki, co miałby nie zjeść śniadania, tak? Dzisiaj śniadanie jemy, proszę państwa, Five Guys. A otóż to człowiek ma dzisiaj urodziny. Witam wszystkich. 100 lat, 100 lat, niech żyje, 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 żyje nam. Tak naprawdę tylko dla niego przyjechaliśmy do Five Guys, ponieważ chciał taki posiłeczek, wiecie, śniadanie urodzinowe. Powiedział, że stawia, więc my tutaj jakby oporów też nie stawiamy. Dziękujemy za zaproszenie i jedziemy ze śniadankiem. Zobaczcie, ile tu jest napojów do wyboru. Złożyliśmy zamówienie, ale to, co było niepokojące przed wejściem tutaj, nasz amerykański wujek Czarek zauważył, że kilku mężczyzn z samochodu nas obserwuje. Coś tam podobno na nas pokazywali, podjechali później w miejsce, w które staliśmy, więc szybko wyszliśmy do lokalu, no bo troszkę obawialiśmy się, aby nie stracić kamery. Różne są tutaj sytuacje, różne warunki nas spotykają, także lepiej dmuchać na co? Na zimne. Wracając do tych kurczaków wczoraj, które jedliśmy w nocy, no te buffalo, które były ostre, trochę przypiekły, pierścień rano był lekko w ogniu, chociaż to nie było jakieś ekstremalnie ostre. Dało się poczuć efekty tej ostrości niestety w nocy. Same kurczaczki jak najbardziej okej, smaczne. To, co jest dodatkowym takim plusem tego lokalu, to to, że możecie sobie wziąć orzeszki, tak zwane fistaszki, za darmo. Są w kartonach, więc nakładacie sobie do takiej papierowej miseczki i możecie w trakcie oczekiwania na zamówienie orzeszki ziemne sobie zjeść. Czyli mamy dodatkową ciekawostkę. Z tych orzeszków jest robiony olej, a potem frytki są na tym oleju smażone. No i to prawdopodobnie wpływa na wyjątkowość tych frytek i ich smak. Uwielbiam orzechy. Mamy to! Znowu jest to podane w takiej siatce, jakby od razu można było zabrać to na wynos. W kubku zawsze podają te frytki, ale bardzo dużo tych frytek jest w samej torbie. Ach, ale jestem głodny. Frytki nie są tak chrupiące jak w Popajsie chociażby, ale mimo to są bardzo smaczne. Ta się tutaj trafiła, taka skapceniała, ale zdecydowanie są to najciemniejsze frytki. Nie wiem, czy to przez kwestię ich wypieczenia, czy po prostu na przykład przez ten olej. Kanapkę wybrałem sobie bacon cheeseburger. Z dodatków wziąłem tylko pikle, ponieważ nie chciałem też przesadzić. Mam tu dwa kotlety, bardzo dużo roztopionego sera, bekon. Mógłbym powiedzieć, że pożałowali tego bekonu, bo jest go naprawdę bardzo mało. I bułka taka mięciutka, tak jak sobie wizualizowałem amerykańskie burgery właśnie. Jak ją zgnieciesz, to ona już zostaje w tej pozycji. Ale jak to smakuje? Nie wziąłem żadnego sosu do niego. Nie wiedziałem, że w dodatkach też trzeba wybrać jakby wszystko, skomponowanie całego burgera. To, co mogę powiedzieć, to mięso ma bardzo wyczuwalny, charakterystyczny smak mięsa wołowego, ale delikatnie przysusza przez brak sosów. Zdecydowanie wjeżdża tutaj musztarda, no i trochę keczupu, znaczy trochę. Cała saszetka wjedzie, no. Także w burgerze mamy dodatkową musztardę i keczup, jedziemy z tym dalej. Sama kanapka nie jest jakaś duża. Z sosikiem od razu lepiej. Bardzo dużo sera, który też wypływa z tego burgera. Ser i odurzenie serowe tutaj naprawdę potrafią. Całkiem miła ta impreza urodzinowa, ci bowiem. Zdecydowanie moim zdaniem, no i też chłopaków, Wendy's wygrywa tutaj pojedynek fast foodów. Moim zdaniem dużo lepsze burgery. I fajne frytki, bo tam są chrupiące. Te niektóre są skapceniałe. W Five Guys byłem tylko raz w życiu i tak naprawdę to było dawno temu, no bo jakieś 2-3 lata temu, jak byłem w Paryżu. Tam pierwszy raz i tak naprawdę jedyny jadłem Five Guysa, więc do końca nie pamiętałem tego smaku. No ale zdecydowanie, jak byłbym tutaj w Ameryce, wybrałbym Wendy's albo jeszcze jakiegoś innego fast fooda, którego jeszcze nie jedliśmy. Wujek, zabierzesz z nas kiedyś do In-N-Out? In-N-Out to jest moje personal best, najlepszy fast food, jaki istnieje. Tu niestety jest tylko na zachodnim wybrzeżu, my znajdujemy się na wschodnim wybrzeżu, no i nie mam jak chłopakom pokazać, ale In-N-Out, jak będziecie mieli okazję. W takim razie już szukam biletów i lecimy teraz na inną stronę. Frytek dają naprawdę bardzo dużo, tylko wszystkie się wysypały do tej papierowej torby. Za taki zestaw, który wam właśnie pokazałem, zapłaciłem $19.80. Czyli tak te dwie dyszki można zaokrąglić. Sam burger kosztował $11.09. Małe frytki kosztowały $4.59, a napój w rozmiarze standardowym $2.89. Niby małe te frytki, a jest ich bardzo dużo. Podsumowując, dobry fast food, bardzo fajnie wyczuwalny jest ten aromat mięsa w tych kotletach, no i też przystępny cenowo.
Dla urozmaicenia rozrywki postanowiliśmy przejechać się metrem. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Wybraliśmy najkrótszą trasę, jedziemy jeden przystanek, wysiadamy na World Trade Center. Jak się czując, ile ty masz lat w ogóle? 25. Szczerze mówiąc, zazdroszczę. Ja nigdy swoich urodzin nie spędziłem w Nowym Jorku, a twoje są obłędne. Właśnie jedziemy metrem się przejechać. Trzeba kupić bilet. Koniecznie. Jak dostaniemy mandat, mama będzie zła. A to działa w ogóle? Nie, ten mój nie działa. Udało się kupić bilety, w sensie nawet się nie udało, bo kupiłem dwa dla chłopaków. Wyszły te tikety z maszyny, a ja później dokonałem płatności i normalnie nie wyszedł bilet. Myślałem, że coś się zacięło, jeszcze raz kartę włożyłem, no i finalnie dwa razy pobrało płatność. Później musiałem jeszcze kartę przyłożyć do tych bramek, wiecie, można tak kartą przy bramkach, jak się później okazało. Więc, no co, jeden przystanek 100 zł. Ameryka, tak? Ameryka. Twardo tu jakoś macie na tych siedzeniach? Nie macie? U was takich wykładzin się nie stosuje? Na fotele? Na siedzenia? Sorry, miękko? Miękko pod dupkę? I don't speak your language, right, sir. A siedliśmy tu tak, że już się zaklinowaliśmy chyba. Ha. No taka siatka całkiem rozbudowana, bym powiedział. A, może nie mają tak jak my w Warszawie krzyża, ale też jest fajnie. Co tu się, wujku, stało w ogóle? Tu, gdzie się znajdujemy teraz, stały kiedyś takie dwie wieże. O, pies sra, patrz, na środku pies sra. Przepraszam, to był krótki przerywnik na wstającego psa. Znajdujemy się teraz przy memoriale 9-11. Jak pewnie wiecie, stały tu kiedyś dwie wieże. Czemu nie stoją? No, Amerykanie tak naprawdę do dziś sami do tego nie doszli. Naród, który jest tak skłócony, że do dzisiaj nie potrafi ustalić, co się stało. Znajdujemy się teraz przy memoriale 9-11. Tu kiedyś stały dwie wieże, na pewno kojarzycie dlaczego. Dwa samoloty uderzyły w dwie wieże, mnóstwo ludzi zginęło i na tym memoriale, jak widzicie, znajdują się nazwiska wszystkich ludzi, którzy ponieśli śmierć. Wydaje mi się, że nie tylko ludzi, którzy byli na miejscu, ale też strażaków i tak dalej. No i ogólnie nie wiem, co to przedstawia, ale wygląda jak morze łez. I teraz kadr na to. Zginęło tutaj 2977 osób, tylko w zamachach na World Trade Center. Czytam to z Wikipedii. A w 93, bo to jest jeszcze memoriał tyczący się 93 roku, kiedy był zamach bombowy w World Trade Center, zginęło wtedy 6 osób. Te wodospady, no bo to są teoretycznie takie wodospady, mają za zadanie wyciszyć dźwięki otaczającego miasta, żeby można było w spokoju tutaj kontemplować tragiczne wydarzenie. Przeogromny jest ten wodospad i naprawdę rzeczywiście daje jakieś ukojenie. Ten dźwięk tej wody. Kilka metrów od wodospadu, który jest za moimi plecami, jest kolejny, tutaj gdzie stał drugi budynek. Trochę inny widok, w tle inne budynki, więc trochę inaczej się to tutaj komponuje, ale równie przyjemnie. Nie zapominajmy cały czas, że są to urodziny Bartka, tak? Tak spędza swoje 25. urodziny. Co to takiego znowu? God damn. To jest iced white chocolate mocha. Mocha to jest tak naprawdę kawa z kakaem, a to jest oprócz czego jeszcze z białą czekoladą. Starbucks, no to jest moje ulubione miejsce. No, jestem obrzydliwy, no ale kocham kawę. Starbucks ma najlepszą kawę i jest wszędzie. Na samym Manhattanie jest chyba ze 100 Starbucksów. Tutaj no nie jest zbyt drogie, bo tak naprawdę w każdym miejscu z kawą kosztuje praktycznie tyle samo. No to nie jest jakieś specjalnie czy drogie, czy tanie miejsce. Więc jak mam wybór i mogę sobie wejść do Starbiego i zamówić iced chocolate, white chocolate mocha za piątaka, no to spoko. Ja nigdy w Starbucksie nie byłem tak często jak tutaj. Pumpkin spice latte. Pierwszy raz na ciepło. Wczoraj piłem ją na zimno i na zimno jest całkiem niezła, ale dzisiaj przez te warunki pogodowe trzeba się napić czegoś ciepłego. Pisałem wam o tym na Instagramie, na mojej tajnej grupie, że często jak pytają mnie tu o imię, to mówię Magic. Po prostu, żeby było im łatwiej i mi też. No i dzisiaj powiedziałem Magic, a mamy Midget.
Midget to znaczy karzeł. Niestety pogoda krzyżuje wszystkie plany. Mieliśmy wykupiony lot helikopterem nad Nowym Jorkiem. Niestety z dnia na dzień nam przekładają i prawdopodobnie się on nie odbędzie, ponieważ na jutro już jest sold out. Jutro miał być jedyny dzień, kiedy opady będą mniejsze, ale niestety sold out biletów. Chyba nam się to nie uda. Z tego powodu, że jutro wyjeżdżamy, przyjechaliśmy właśnie do Walmartu zrobić jakieś zakupy. Pamiątki, przekąski, różne tego typu rzeczy mamy w planach tu zakupić. A co kupimy, to się dopiero okaże. Wybraliśmy jeden z większych Walmartów, w jakim byliśmy do tej pory. Jest tu naprawdę duży wybór, to zobaczymy. Mają tu owoce i warzywa też mają. O, Magic, siłop, kupię buraki. Ty poleć po buraki, ja z Bartkiem wezmę ziemniaki. Wujek, mówiłeś, że wy macie te kiwi tutaj? Wiesz tak naprawdę, jak wyglądają Stany Zjednoczone? Frosted sugar cookies. Cukier z cukrem, wypieczony na cukrze. Witamy w Stanach Zjednoczonych. Kiwi, kiwi, kozak totalny. A, musicie w Polskę spróbować. Ale tu jest niesamowity wybór płatków śniadaniowych. I wszystko w takich malutkich paczkach. Chyba trochę przesadziliśmy z tymi zakupami. Wydałem $125. Tak naprawdę nie ma tu dużo produktów. Kasa mówiła, że wziąłem 24 rzeczy, ale wziąłem na przykład dwie duże paczki płatków, trzy koszulki. Więc to już się naliczyło tutaj. Mamy upominki dla bliskich. Trochę spędzimy sobie teraz czasu w samochodzie. Picie musimy wziąć. Jedną z najczęściej pojawiających się polecajek od was oczywiście, które wysyłaliście mi i na Instagramie, i na wszystkich innych socialach, była restauracja Katz Delikatesen. To tu podobno zjemy najlepsze pastrami podane w postaci kanapki. Czy tak jest naprawdę? Właśnie to sprawdzę. Na pierwszy rzut oka widzę, że jest bardzo duży ruch. Okej. Okej. Widziałem już pierwsze kanapki, które tutaj wydają. No naprawdę wyglądają przeobłędnie. A co my chcemy zjeść w ogóle? Tak to wygląda w środku. Zjemy sobie jedną kanapkę na pół, ponieważ za półtorej godziny, nawet już bliżej godziny, mamy zarezerwowany stolik w restauracji z gwiazdką Michelin. Tak mówi przynajmniej lokalny przewodnik, bo do końca nie wiemy, czy ta restauracja nadal ma tą gwiazdkę, no ale według lokalnego przewodnika ona nadal w tej restauracji widnieje. Widzę coś dla siebie, fili cheesesteak. Ciekawe jak tutaj smakuje, no ale tak jak mówię, nie możemy się napychać, bo zaraz jedziemy na jakąś fancy kolację. W ogóle ile tu osób pracuje? Tu jest taki ruch. Raz, dwa, trzy, cztery. 11 osób tutaj składa kanapki. Podchodzicie bezpośrednio tutaj do tak zwanego kucharza. On wam przygotowuje kanapeczkę. Samo miejsce ma naprawdę niesamowity vibe. Jest dużo ludzi i fajnie jest ozdobiony ten lokal, bo na ścianach widnieją jakieś zdjęcia prawdopodobnie znanych osób, które tutaj jadły. W ogóle dopiero teraz to zauważyłem, ale na całej podłodze leżą jakieś trociny. Tak jakoś ślisko mi się nagle zrobiło. Patrzę, a tu trociny. Powiem wam, niesamowicie to wygląda. Bardzo duża ilość mięsa, no i też tego sera tutaj również nie pożałowali. Nie ukrywam, to mięso już próbowaliśmy, bo pan, który przygotowywał nam kanapkę, dał nam spróbować, no jest obłędne, obłędne. Jest to kanapka z pieczoną wołowiną, z dodatkiem sera, jakimś tam sosem, no i oczywiście mamy tu podane ogórki. Małosolne i kiszone, tu też takie dotarły. Tak jak nie lubię małosolnych ogórków, uważam, że te są przepyszne. Gigantyczna kanapka. Jak to chwycić w ogóle, człowieku? Ua, jedziemy. Oprócz tych wszystkich dodatków, o których wam powiedziałem, jest tu jeszcze kiszona kapusta. No, nietypowe połączenie jak dla mnie, ale bardzo smaczne. To mięso rozpływa się w ustach. Świeży chleb, naprawdę niesamowite. Gruba warstwa sera, tak jak lubię. Powiem ci, widzu, bardzo dobra polecajka. Widać to też po osobach, które tu przychodzą, bo tak naprawdę lokal jest cały czas pełen. Fenomenalne. Nigdy w życiu nie jadłem nic podobnego, ale zdecydowanie mogę to polecić. No, naprawdę, połączenie tych smaków, wszystko tutaj gra. Jak kiszony, również bardzo dobrym. Potrafią tu w pikle. Niestety to jedzenie nie należy do najczystszych, dlatego podejrzewam, że tu trzeba się po prostu ubrudzić. Nie jest to idealne miejsce na randkę, kiedy chcecie pokazać swoją klasę, ale warto. Smak naprawdę rekompensuje to, że jesteśmy cali brudni. Fenomenalne. Witam wszystkich tu zgromadzonych. Wybraliśmy się w to miejsce, ponieważ dostaliśmy masę rekomendacji. Jedną z nich chociaż był przewodnik Michelin, w którym też znajdziemy
znaleźliśmy kaca. Samo to, jak to wygląda, zmusiło nas, żeby tego spróbować. Ten chleb na pierwszy rzut oka wygląda na taki najtańszy, jakiś najsłabszy chleb. Ale naprawdę to wszystko bardzo dobrze się łączy i chleb zupełnie nie przeszkadza w całej kompozycji. No bardzo dobre miejsce. Nie wiem, czy Wojek wam mówił, ale podobnież jest to kuchnia żydowska. To miejsce broni się przede wszystkim tym, że to wszystko jest bardzo proste, ale składniki są na maksa jakościowe. Nie wiem, pokażę wam kawałek mięska. Jak się je ściska, to z niego dosłownie wypływa wszystko. Naprawdę mięsko wygląda idealnie. Jest to posiłek, który z wielką chęcią zjadłbym ponownie w następne swoje urodziny. Ja też bym chętnie powtórzył taką kanapkę. W ogóle byłem teraz w toalecie i niesamowite jest to, jak ten lokal funkcjonuje. Cały czas jest przeogromny ruch. Naprawdę duża polecajka, pyszne ogórki, bardzo dobra kanapka. W końcu widzu coś dobrego poleciłeś. Dla pana Czarka. Duże big up. Bardzo mięciutkie mięso przede wszystkim, a to w takiej kanapce jest najważniejsze, żeby mięsko samo się rozpadało w ustach. Jeśli tu nie byliście, a będziecie w Nowym Jorku, na pewno warto tu zajrzeć, tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość, no bo są niemałe kolejki. Za to, co zamówiliśmy, zapłaciliśmy $42. Miejsce nie należy do najtańszych, ale ten smak naprawdę jest wart tej ceny. Fajna polecajka. Jeśli tu będziecie, wpadnijcie. Ciekawa przygoda. No to miało być dla kierowcy, a ty to już jesz? Nie chciał. Ile to kosztowało? Chyba nie chcesz wiedzieć. No właśnie. Dla mnie w takiej cenie frajer. Sam bym sobie taką kanapkę zrobił. Ogólnie dobre, nie? Nie, że niedobre. Ale w takiej cenie, ja bym sobie taką kanapkę sam zrobił na grillu, bym sobie mięsko zrobił. Mi smakowało, ale co prawda jak przeliczycie sobie te dolary na złotówki, no to wychodzi kosmiczna cena za kanapkę. Już niebawem restauracja, ta fancy urodzinowa kolacja. Jest 20:12, mamy rezerwację na 9 PM. No i co, jestem ciekaw, co tam zjemy. Kuchnia meksykańska. Nie jestem zwolennikiem, może coś się trafi dobrego. Urodzinowa kolacja w centrum Brooklynu w restauracji z gwiazdką Michelin. Właśnie idziemy to sprawdzić. Myślisz, że coś dobrego nam na twoje urodziny dadzą? Nie wiadomo, zaraz się przekonamy. Casa Enrique to tak naprawdę jedna z wielu restauracji, które zostały odznaczone gwiazdką Michelin. No ale tutaj jest najtaniej, więc idziemy tu. Kuchnia meksykańska, czy oni potrafią mnie jakoś zaskoczyć? W pierwszej kolejności zostały nam podane napoje. Margarita mango. Mango z miłości do tego owocu. Ale czy ja lubię margaritę? Spoko. To jest na tequili robione? Tak, no. Zjechał appetizer, czyli tacosy z kurczakiem i z wołowiną. Oczywiście placek kukurydziany, rzodkiewka. Można tego tu dodać? Jadłem porównywalnie dobre, ale też trzeba przyznać, że w porównaniu do innych miejsc w Nowym Jorku ceny tacosów są tylko odrobinę wyższe. Wczoraj za dwa wołowe zapłaciłem 15 chyba, a tutaj za dwa wołowe 16. To nie jest duża różnica, jak czyli, na to, że tu jest gwiazdka, nie? Czyli podobnie, tak 7-8 za jednego takosika. Tak jak nie przepadam za tacosami, te naprawdę są bardzo dobre. Wychodzi na to, proszę państwa, że chyba mam uczulenie na tequilę. Nie wiem, czy widać to w kamerze. Ale jest mi strasznie gorąco, jestem cały czerwony, ale mi gorąco. Byłem się przewietrzyć. Zamówiłem sobie carne asada. Mięso poprosiłem, aby było wysmażone na medium. Czy tak jest? Tutaj dostaliśmy placki. Proszę bardzo. Czyli po prostu do tego placka trzeba naładować wszystkiego po trochu. Jest tutaj taka mięciutka papryka. Już czuję, że jest ostra. Z dodatkiem kukurydzy i chyba cebuli. Awokado. Oraz mam tutaj pire z czerwonej fasoli. No i do tego trzeba ukroić kawałek tego mięsa. I zamykamy to teraz. Wszystkie te smaki w połączeniu tak do siebie pasują. Coś fenomenalnego. Mięso usmażone w punkt. Fajne jest to pire z czerwonej fasoli. Bardzo intensywnie czuć czerwoną fasolę. Chłopaki zamówili sobie jeszcze po deserku. Ja już nie wcisnę, jestem tak najedzony. No ale chętnie spróbuję. No, na słodycze uważam, że jest oddzielny żołądek, więc zawsze się coś tam upchnie. Mus czekoladowy z bitą śmietaną i jakimiś pokruszonymi ciasteczkami. Ten mus czekoladowy bardzo dobry, tylko ja nie lubię za bardzo deserów czekoladowych. Desery tutaj zdecydowanie są jedną z mocniejszych stron tej restauracji, uważam. Dania wytrawne są ok, ale te desery obłędne, naprawdę. Myślę, że bardzo dobre miejsce jak na ostatnią wieczerzę w Nowym Jorku. Pękam.
pękam, po prostu pękam. Jeśli jesteście fanami meksykańskiej kuchni, na pewno będzie wam tutaj smakować. Za moje danie główne i drinka zapłaciłem $55. Cały rachunek wyszedł, tak jak tutaj widzicie. No, zabawa trochę kosztuje. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz, Bartuś. Co jest śmieszną ciekawostką, oni są strasznie łapczywi na te napiwki tutaj. Na paragonie, tak jak widzicie, jest sugerowany napiwek. Jeśli dacie za mało, kelnerka zwróci wam uwagę, że na paragonie jest napisana inna wysokość tipu. O, szczura widziałem. Jeszcze gigantycznego szczura tutaj nie widzieliśmy. Na razie tylko takie małe biegają, wiecie.